Hej, siemano, witajcie, tutaj Wrona i to jest taki odcinek informacyjny dla was. Mam tutaj na myśli, że będziecie wybierać frakcję, którą poprowadzę w grze Round 2 Total War. Do tego, w tym filmie, w opisie filmu pojawi się spis gier, które mogę nagrać i będziecie mogli wybrać z tej listy, którą grę chcielibyście zobaczyć, ewentualnie ustawić mi kolejność jakiejś serii, które miałbym nagrywać. Na pewno pojawi się ROM 2. To jest stuprocentowy pewniak, tutaj nie ma mowy, żeby nie było. Niespodzianką może być, że będę chciał nagrać sobie Prisoner of War, jak zwykle ten od nowa. To by było trochę ciekawe, bo mógłbym zobaczyć, jak mój komentarz i jakość dźwięku poprawiły się w momencie, kiedy zaczynałem moją karierę na YouTubie. A w tym momencie, kiedy już skończyłem kilka serii, trochę się rozwinąłem. Więc będziecie mieli w opisie filmu gry, które mogę nagrać, chętnie bym nagrał. Ewentualnie sami mi jakieś się doślecie, ja tylko proponuję. No i w tym filmie chciałbym jeszcze was zapytać, jaką frakcję miałbym poprowadzić w Round 2 Total War. Weźmy sobie główną kampanię, tutaj nie kupiłem DLC-ków, nie mam ochoty ich kupować, były promocje na Steamie, mogłem kupić taniutko tam, ale jakoś mnie to nie interesowało. I już widzę kilka nowych tutaj frakcji, które się pojawiły. Może tak, najpierw kiedy pobrałem Round 2, to oczywiście był Rzym, Kartagina, państwa greckie, to mam z DLC, z tego pakiet kultur greckich, bo zakupiłem pre-order, to ich miałem dodatkowo, miałem tutaj wschodnie imperia, diadochów, miałem także, był Macedonia i Egipt tylko były, później dodali Seleucydów i Baktrię. Arvernowie byli, Iconowie byli, Swebowie byli, plemion bałkańskich nie było, to dodano. Dobra, każda frakcja, tutaj na przykład Rzym, nie ma podziału na inne państwa, tylko na rody. Mamy ród Juli, ród Juni i ród Corneli. Każda tutaj ma opis, jak widzicie, co ona dodaje, a tutaj jest opis tego, co nam daje państwo, którym będziemy rozgrywać kampanię. Warto się z tym zapoznać, bo dajmy na to Juli ma romanizację plus 4, to jest dobre, bo będziemy szybciej szybciej kultura będzie się rozszerzać na innych podbitych rejonach. A tutaj kultura jest bardzo ważna, bo jednak ludność lubi się denerwować i to bardzo. Ale na przykład ich minusem jest ucisk kulturowy, czyli negatywny wpływ na inną kulturę w danym rejonie. O 25% bardziej będą niepokoje w danym rejonie, co może doprowadzić do jakiegoś większego buntu. Ogólnie ród Juli, stąd wywodzi się Juliusz Cezar. Z tego właśnie rodu. To jest taki bardziej ród do walki z, no, nastawiony chyba na walkę. Tak mi się wydaje. Tutaj Juni mają bardziej na co tutaj takiego mają? No takie przychody rolnicze, tutaj bardziej na gospodarkę chyba nastawiony kraj. Słabość polityczna. Niestety im trochę nie wychodzi dyplomacja z innymi państwami z powodu niechęci kulturowej, czyli Rzym nie będzie mógł się zbytnio dogadać z Egiptem, będzie im ciężko, ale na przykład będzie premia do ładu, jeśli będzie kultura łacińska. No i Cornelia, ród Corneli, umiarkowana premia właśnie z tymi, którzy tutaj mają kulturę helleńską lub, no, pokrewieństwa. Niestety tutaj pogarda dla plebsu, czyli tam, dobra, będziecie to mogli czytać, ja wam tylko pokazuję te frakcje. Widzieliście akurat Rzym. Jego jednostki specjalizują się
Teraz będę opowiadał trochę też o jednostkach, jakie się tutaj znajdują. To Rzym ma chyba najlepszą piechotę w całej grze, o ile jestem... No, nie jestem do końca pewien, ale wydaje mi się, że ich ciężka piechota jest chyba najlepszą tutaj, jaka kiedykolwiek powstała w tej grze. Mają oni najlepsze chyba statystyki. Bezproblemowo sobie radzą tak naprawdę każdym oddziałem. Kawalerię potrafią rozgromić. Trochę ciężko będzie z jakimiś słoniami albo falangitami. Ale spora armia właśnie... W ogóle Rzym ma tutaj ciekawą kampanię, bo mają oni wiele reformacji wojskowych. Najpierw są Hastati, Triarii i takie tam oddziały miotające. Velites, o. Mają także Velites. A po reformacji wojskowej powstają kohorty, o ile się nie mylę. Chyba są kohorty. Później gwardię? Nie pamiętam dokładnie. Coś takiego tutaj jest. Na końcu są gwardie i gwardia pretoriańska, którą dotarłem, to naprawdę gromili każdy oddział, jaki się dało. Byli nie do pokonania i to jest fajna frakcja do rozgrywania, bo mają fajne jednostki, ale trochę problemów tutaj mają, bo z jednej strony Galowie, później tam na północy plemiona brytyjskie, jeszcze tutaj germańskie plemiona. Do tego mają trochę problemów na południu, bo tam jest Kartagina, z którą trzeba się bić. Trochę mają tych problemów na początku, ale jak się uda nimi wybić, to pół świata udało mi się podbić. I dalej nie udało mi się dotrzeć, bo cały świat wypowiedział mi wojnę i wojna wyglądała tak, że po prostu oni podbijali, ja odbijałem, oni podbijali, ja odbijałem i nie było jakiegoś rezultatu, było neutralnie tak naprawdę. Nie traciłem, nie zyskiwałem i tak się zakończyło. Kartagina także ma dynastię, jak widzicie. Kartagina jest niesamowicie podzielona, jak widzicie. Mają także tutaj, jak to się nazywa, no takich wasalów tutaj mają. Jest Libia, jest Nowa Kartagina. Pełno oni tego tutaj mają, dlatego podbój rejonów, zwłaszcza tej Afryki, tutaj jest bardzo trudny. No jak widzicie, początek trudny, ale ich taką specjalnością to właśnie jednostki słoni i falangici tak naprawdę. Jednostkami słoni podbiłem Rzym, tak naprawdę udało mi się. Tutaj trochę Hiszpanii podbiłem i tutaj szedłem na północ do Rzymu. Odpaliła mi się kaczenka tam jakiegoś podbicia Rzymu i tak dalej. Sprawdźmy dynastię. Dynastia Barkidów sobie tutaj czytajcie. Dynastia Magonidów i dynastia Hanonidów. Tutaj macie także jakieś opisy i tutaj o wiele dłuższe opisy. Nie chcę mi się tego tam przeciągać. Tutaj mamy Epir. Epir, nigdy nim nie grałem, dlatego nie mogę wam opowiedzieć o jednostkach, jakimi dysponują. Tak samo o Atenach wam nie opowiem, bo nigdy nimi nie grałem, ale grałem Spartanami. Spartanie mają włóczników i falangitów. I są to twarde jednostki, ale później trochę jednak ustępują chyba tą siłą. Jakoś ciężko trochę nimi się grało jednak kampanię, ale na pewno kampania jest bardzo ciekawa, bo jest to wojna pomiędzy Atenami, które są w sojuszu ze Spartanami i bije się właśnie z nimi Epir, ale Epir ma za to sojusznika Macedonię i tutaj, jak widzicie, Ateny i Sparta biją się z Epirem. A Epir ma sojuszników Macedonię, no. I tutaj trochę to ciekawie wygląda, ale i tak Spartanami podbijałem Ateny, Macedonię i Epir i nie było problemu, bo Epir jeszcze tutaj Rzym atakuje. No i Sparta to chyba fajna frakcja taka do nagrywania, ale pozostawiam wam ten wybór. Teraz przechodzimy do bardziej wschodnich
imperiów. Tutaj jest pont, którym także nigdy nie grałem. Jest partia. Partia, która posiada jednostki kawalerii. To jest głównie kawaleria. Grając partią miałem samą armię kawalerii, tak naprawdę. Chyba 4 oddziały piechoty, aby zagarniali uwagę wroga. A reszta mojej armii to jazda, która tam zajmowała się właśnie wbijaniem w oddziały wroga, i konni łucznicy, którzy mieli tam osłabiać tych falangitów albo włóczników i ewentualnie inną kawalerię wroga. Także ciekawa frakcja do nagrywania. O poncie wiele wam nie opowiem, bo jednak nigdy nie grałem pontem. No i partia posiada dostęp do indyjskich słoni bojowych, czyli Kartagina ma afrykańskie słonie bojowe, a partia ma indyjskie. Indyjskie są o wiele silniejsze od afrykańskich. Mogliście to w ogóle zobaczyć w bitwie historycznej, którą nagrałem. Właśnie Egipt, który bił się z Seleucydami. To wtedy dysponowałem afrykańskimi właśnie. Przechodzimy do diadochów, czyli spuścizny Aleksandra Wielkiego. Mamy tutaj Macedonię, która... W ogóle, Macedonia, Egipt. Macedonia i Egipt mają duży nacisk na falangitów. Chyba tutaj najbardziej Macedonia właśnie polega na tych falangitach. Egiptem grałem i oni mają trochę falangitów tam dobrych. Mają grecką straż. To jest ich chyba najlepszy oddział falangitów. Nie wiem, jak tutaj w Macedonii to wygląda. Ale Egiptem także fajnie mi się grało, podbiłem. W ogóle widzieliście pewnie na filmiku, jaki już rzuciłem z Egiptu. Grałem kampanię i tutaj miałem sporo podbojów. Egipt, jakie ma tutaj jednostki? No, rydwany dysponują chyba najlepszymi rydwanami. Także Brytowie mają tam fajne rydwany, oddziały rydwanów. Ale rydwanami nie warto się bić tak naprawdę na polu bitwy. Tutaj o wiele ciekawiej chyba by się grało kampanię Macedonią. Mają oni także spory nacisk na falangi. Nie ma chyba jakichś ogromnych różnic między jednostkami Macedonii i Egiptu. No na pewno jakieś tam są. Do tego Egipt ma jednostki... Jak oni się nazywali? To jest taka piechota, która także miota przed atakiem takimi włóczniami, które oni posiadają, a później biegają we wroga. Jakoś na H się nazywali. Macedonia także ich posiada. I to są oddziały, które właśnie mają wspomagać tych falangitów. Falangi wstawiacie na środek, a na flanki dajecie tych... Chysapiści? Chyba chysapiści oni się nazywali. Taka gorsza forma właśnie rzymskiej piechoty. O wiele chyba gorsza nawet. Ale naprawdę sprawdzają się do bitew. Fajnie się nimi gra. Dajecie trochę kawalerii, właśnie chysapistów i 5-6 oddziałów falangi. I po prostu gromicie rywala. Dlatego Macedonią bym chętnie i pograł niż takim Egiptem, którym już grałem. Seleucydzi. Oni tutaj mają srebrne tarcze. Możecie jakoś kojarzyć te oddziały. Są takie... bardziej chyba znajome. Jak ktoś się interesuje taką historią, ewentualnie grał w Romajdynkę, to pamięta srebrne tarcze, bo oni byli dosyć dobrym oddziałem, mieli sporą obronę. Za to nigdy nie udało mi się dotrzeć właśnie do oddziałów srebrnych tarcz Seleucydów. Seleucydzi za to mają nacisk właśnie na także falangę oraz na indyjskie słonie bojowe. Oni także mają do nich dostęp. W ogóle Seleucydzi bardziej mi się kojarzą z jednostkami słoni niż taka partia. Ale to tylko moje zdanie. Także oni tutaj mają, naprawdę, oni mają od groma tutaj tych wasalów. Ale tutaj jest tak to zrobione, że ci wasalowie masowo wypowiadają wojnę i musicie zmagać się na kilku frontach. To nie jest łatwe. Trochę się tutaj zmagałem, wygrywałem te bitwy jednak. Jakoś się to da.
Ale na pewno nie jest łatwo. Bactrium za to nigdy nie gram. Oni tutaj, jak widzicie, są na granicy od chyba Rusi tutaj gdzieś. Niewiele o tym powiem, bo nigdy nimi nie grałem. Dlatego przejdźmy do plemion galijskich. Plemiona galijskie to, jakby wam w skrócie powiedzieć, zalać kurna wroga. Oni mają wiele oddziałów, w zasadzie nie, inaczej to powiem. Oni mają słabą armię, naprawdę. Jeśli oni staną naprzeciwko jednostkom rzymskim, takiej otwartej walce, to oni będą rozwaleni tak naprawdę w drobny mak. Są beznadziejni w otwartym polu, ich siłę stanowi ukrywanie się w jakichś wysokich trawach albo gdzieś w lasach. Oni atakują znienacka i to jest ich największy atut, bo potrafią z tego naprawdę bardzo ładnie ubić wroga z takiej zasadzki, ale w otwartym polu to oni są tak beznadziejni, jak to tylko możliwe. Grając z nimi naprawdę miałem wielkie problemy. Raz mnie w ogóle rozwalił wróg, chyba tutaj jest dwóch takich wrogów dla galów. I miałem naprawdę spore problemy. Tutaj jest pierwszy rywal, jakiego musimy pokonać. Także miałem problemy z tym. Kiedy Rzymem grałem, nie miałem takiego problemu z pokonaniem tam jakiegoś wroga. Tutaj za to są ogromne problemy i na pewno kampania byłaby dla mnie wyzwaniem. Ich piechota później staje się już bardziej taka doborowa, silniejsza, ale jednak zostawiają oni wiele do życzenia i ich atutem jest ukrywanie się i atakowanie przewagą liczebną. To samo z plemionami brytyjskimi. Plemiona brytyjskie za to chyba są trochę bardziej dopakowane jednak od galów. Przynajmniej tak jest moje zdanie. Nie wiem jak dokładnie jest, ale o wiele łatwiej grało mi się Brytami. Plemiona germańskie to taki chyba środek pomiędzy Brytami a galami. Grałem trochę nimi i mają takie sobie oddziały. Nie są to może takie jak galijskie oddziały, tak słabe w otwartej walce, ale nie tak silne jak brytyjskie. Mają oni tutaj, jak widzicie, żyją niedaleko tych rejonów tutaj Polski, jak widzicie. Tak w zasadzie to oni tutaj są w Polsce, tutaj zaczynamy. I tutaj w round 2 wprowadzili takie coś jak przyzwyczajenie się do, jakby to powiedzieć, no danego rejonu królestwa, w jakim żyjemy. Jakby wam to w skrócie opowiedzieć. Egipt żyje tutaj, jak widzicie, na południu, gdzie jest niesamowicie ciepło, są rejony pustynne i dominuje tutaj przede wszystkim ciepła temperatura. Dlatego Egipt będzie miał taką wrodzoną zdolność do nie tracenia wojsk, jeśli poruszamy się po tych rejonach. Oczywiście, jeśli ich postawimy w jakiejś strefie, gdzie są takie zaznaczone strefy, gdzie będziemy tracić ludzi na zakończenie tury, to oni ich będą tracić. Ale jeśli będą poruszali się po normalnych drogach pustynnych, to jednak nie będą tracili tych wojsk. Za to jeśli taki Rzym będzie chciał tutaj prowadzić kampanię przeciwko Egiptowi, to będą tracili tych ludzi tutaj na pustynnych rejonach. Ja tak się naciąłem kilka razy i nie udało mi się chyba podbić Garamantów, bo oni są gdzieś tutaj bardzo na południu, jest taki oddalony rejon. I żeby tam dojść, to trzeba mieć jednak, najlepiej byłoby mieć tą zdolność właśnie, że sobie naturalnie dają radę w takich rejonach. To samo mają Swebowie, tutaj jest zimno przede wszystkim i oni tutaj sobie radzą w tych rejonach. Dlatego nie będą tracili wojsk w wyniku wymarznięcia albo z przegrzania, jak tutaj Egipt. No i pozostają plemiona bałkańskie, które są dla mnie zagadką. Wydaje mi się, że tak, oni tutaj mają
dobrą kawalerię. Pewnie tutaj będą trochę miotali, mieli tych, mieli łuczników na koniach przede wszystkim, ale słabą piechotę. Więc wybierajcie, macie tutaj pełen wybór. Ja wam trochę opowiedziałem o tych wojskach, których frakcje rozgrywałem. I teraz pozostawiam wam ten wybór. Więc wybierajcie, piszcie mi w komentarzach i do zobaczenia.